Patryk, pierwszy mecz po tak długiej przerwie to zawsze jest wielka niewiadoma dla nas kibiców. U was też było dużo takich znaków zapytania? Dużo znaków zapytania? Myślę, że nie, no ale wiedzieliśmy, że gramy na ciężkim terenie. Pierwszy mecz po przygotowaniach, także zawsze jakoś niewiadoma, ale myślę, że możemy być zadowoleni z jednego punktu. Nowy trener to też nowa taktyka. Jak ty odnalazłeś się w tym ustawieniu dzisiaj na boisku? Uczę się tego cały czas. Pierwszy raz gram w takim ustawieniu. Trener wymaga ode mnie pewnych schematów. Wiadomo, że chciałoby się, żeby je realizować tak, jak trener ode mnie oczekuje, no ale trzeba na to czasu. Jestem trochę przyzwyczajony do innej gry, aczkolwiek cieszę się, że trener postawił na mnie, zaufał mi i w każdym meczu będę chciał dawać siebie jak najwięcej, a przede wszystkim będę chciał realizować założenia taktyczne trenera. W pierwszej połowie wyglądało to naprawdę dobrze, do momentu strzelenia bramki. Co się potem stało? Znowu wróciły takie dawne demony z rundy jesiennej, można powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć na gorąco, co się stało, że tak jak powiedziałeś, strzeliśmy bramkę, przestaliśmy, może nie przestaliśmy grać w piłkę, ale oddaliśmy troszkę pole Lechii. Musimy to przeanalizować, ten mecz, aby w następnym meczu u siebie nie popełniać takich błędów. A Lechia was czymś dzisiaj zaskoczyła, czy raczej mieliście ją rozpracowaną bardzo dobrze? Czy my skupiliśmy się przede wszystkim na sobie. Wiedzieliśmy, że Lechia ma ofensywny skład, dużo zawodników, którzy potrafią wziąć ciężar gry na swoje barki. Spodziewaliśmy się tego. Tak było też na meczu. Aczkolwiek gdybyśmy w niektórych sytuacjach lepiej się zachowali, to moglibyśmy wygrać, ale tak jak powiedziałem na początku, ja osobiście jestem zadowolony z tego jednego punktu. Przejdźmy teraz do twojej gry. Dużo było dzisiaj z twojej strony takiej aktywności, ale miałem też wrażenie, że jeszcze trochę ci brakuje takiego luzu na boisku, takiej świeżości. Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, czy luzu, czy świeżości, bo to był dopiero pierwszy mecz, tak? Muszę powiedzieć, że też nie grałem w żadnym sparingu powyżej 45 minut, także sam byłem ciekawy, jak siłowo będę wyglądał i wydolnościowo. Nie było problemu, trener stwierdził, że 60 minut wystarczy. Ja się do tego podporządkowałem, ale myślę, że z meczu na mecz będzie moja forma szła w górę, bo po to ciężko trenowaliśmy, aby ta dyspozycja nie była na ten pierwszy mecz, tylko na kolejny. Teraz powiedz mi, jak przy takich mrozach zachęcić kibiców do przyjścia na mecz z Arką? Każdy kibic, który kibicuje Wiśle, który ma Wisłę w sercu, nieważne czy będzie minus 15 czy minus 20, mam nadzieję, że przyjdzie i wspomoże nas w dobrej grze, a przede wszystkim, żebyśmy zdobyli 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Dzięki.